Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim i skrowym. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać i opowiedzieć trochę o takim szkoleniu jeździeckim dla instruktorów. Jakiś czas temu odbył się taki, można powiedzieć, ala kursik dla osób indywidualnych, które bardzo chciały zaczerpnąć wiedzy na temat szkolenia jeźdźców, szkolenia dorosłych ludzi czy młodzieży w kierunku właśnie skoki, ujeżdżenie. I miałam takich parę, czy miałam fajne dziewczyny, trzy dziewczyny dokładnie, które przyjechały do mnie potrenować ze mną i trochę się nauczyć właśnie takich aspektów. Więc zachęcam Was do oglądania. Te dwa intensywne dni, bo to był weekend, był ukierunkowany na teorię i praktykę. Pierwszy dzień zrobiliśmy tak, że wsadziłam Hanię, jeźdźca, na konia i dziewczyny ze mną stały na placu i pokazywałam, na co zwracać uwagę, jeśli chodzi o dosiad jeźdźca i na co zwracać uwagę, jeśli chodzi o konia w ruchu. Tak, czyli troszkę mieliśmy takiej solidnej teorii, ale na żywo, tak? Czyli koń się poruszał, robiła określone elementy Hania, a ja pokazywałam dziewczynom, na co mają zwrócić uwagę, zaczynając od konia w ruchu i potem na co zwrócić uwagę w dosiadzie jeźdźca, tak żeby dobrze konia rozprężyć, bo od tego zaczęliśmy. Tu dużo tłumaczyłam o biomechanice ruchu, o tym, jak koń się porusza i o tym, kiedy jeździec przeszkadza koniowi, a kiedy jest nieinwazyjny, a kiedy jest lekkim, przepuszczalnym jeźdźcem, który ma właśnie, przepraszam, przepuszczalny dosiad i zaczyna ta praca naprawdę wyglądać bardzo dobrze. Potem dziewczyny wsiadły na konie i mieliśmy taki trening, można powiedzieć, dosiadowy, czyli pokazywałam na nich tak naprawdę, co muszą poprawić w swoim dosiadzie, co muszą poczuć, żeby mieć możliwość tego, żeby koń się rozluźniał pod nimi, a potem w przyszłości oczywiście podstawiał. I to były bardzo owocne 3 godziny treningów, w sensie takim, że mieliśmy właśnie tą teorię i potem godzinę treningu takiego ujeżdżeniowego. Nie ukrywam, że dziewczyny były fantastyczne, bo chciały się naprawdę nauczyć. Miały otwarte głowy, bardzo dużo zadawały pytań, rozmawiałyśmy na wiele takich elementów, które są spotykane na co dzień, tak? Czyli sytuacji, które zaczynając od tego, że niektórzy trenerzy każą od razu wodze na kontakt trzymać konia, bo wtedy będzie pracował zadem, co jest absurdalne i oczywiście nieprawdą, po samą budowę konia, tak? Od tego, jak koń się porusza. I to było najwspanialsze, że dziewczyny naprawdę wyciągnęły wnioski, tak? I naprawdę poprawiały swoją sylwetkę, poprawiały swoje działanie na koniu, tak żeby to miało naprawdę właśnie sens i było zgodne z ruchem konia, zgodne z biomechaniką ruchu. Drugi dzień tego szkolenia polegał na tym, że dziewczyny pracowały w siodle, ale w takim sensie, że właśnie tak samo teoria była od razu w trakcie ich treningu, bo to były dwugodzinne treningi, które były przeplatane dawką właśnie takiej teorii solidnej, plus przekładane było to na ich pracę, tak? Na ich pracę w siodle, na porozumienie się z koniem. Bardzo dużo uwagi zwracaliśmy na dosiad w galopie, na prawidłowo działającą rękę oraz to, w jaki sposób tłumaczyć ludziom, jak mają siedzieć, bo to niby jest proste, ale nie jest jednak proste. I tutaj właśnie skupiliśmy się na tym, żeby dziewczyny wiedziały, umiały zauważyć i rozumiały to, co z czego się bierze, tak? Dlaczego koń się usztywnia, odgina głowę albo zapada się grzbietem, jeśli jeździec w dany sposób siedzi. I na tym bardzo skupialiśmy dużo uwagi, starałam się dużo tłumaczyć, ale nie ukrywajmy, że dziewczyny też były przemiłe i przefantastyczne. One mnie urzekły tym, że chciały naprawdę się dowiedzieć. Nie przyjechały po to, żeby udowadniać, że to, co gdzieś tam kiedyś się nauczyły, jest lepsze, tylko była forma dyskusji, tak? Dziewczyny mówiły, ja mówiłam, szukaliśmy tego środka, pokazywałam, udowadniałam, dziewczyny się przekonywały, że rzeczywiście to ma sens, to jest coś, co powinno być pielęgnowane. I tak naprawdę ostatnia godzina treningu w niedzielę była naprawdę fajna i dziewczyny poczuły różnicę w porozumieniu się z koniem, poczuły różnicę w tym, jak siedzą i że lepiej siedzą. I to było naprawdę świetne.
na przykład pojawiać, czyli od łydki koń owijać tak jakby wewnętrznie łydki. Ja wiem. I tutaj jest bark, to twój bark jest równo z jej barkiem, tak? I wy nie możecie się przekręcać ani jakoś przechylać w szorle. Nasze biodra, gruzy biodrowe, wiecie gdzie jest gruz biodrowy u konia? Nie. To jest odcinek rodziwo-krzyżowy. Dokładnie gruz biodrowy jest tu. I tu. Drugi. Tu. Ona ma trochę niżej, bo ma no, ale tu są guzy biodrowe, tak? Tu jest guz biodrowy, z drugiej strony też jest guz biodrowy. Tu jest guz, dokładnie, tak? Tu z dwóch stron. Jeśli myślimy o dosiadzie, guz biodrowy nasz jest tu. On ma być równo z guzem biodrowym konia, czyli jak siedzimy, koń zaczyna pchać się zadem, my się rozsiadamy, nasze biodro nie może iść tak, nie może iść na zewnątrz, się przesuwać, jak na przykład tobie pytanie galopowałaś, że uciekasz na zewnątrz. Moi drodzy, to na tyle. Bardzo lubię opowiadać wam, co się u nas dzieje, bo dzieje się dużo. Dzieje się dużo pod wieloma względami, pod względem treningów koni, pod względem treningów jeźdźców, klubu jeździeckiego, czy szkółki, czy właśnie naszych szkoleń, zgrupowań. Ale jak widzicie, przyjeżdżają do nas ludzie, którzy są głodni wiedzy, którzy naprawdę chcą się nauczyć rozumieć konie. I mnie to cieszy osobiście, że ludzie nam ufają. Ufają naszej stajni, ufają mi, chcą uczyć się od nas i czuć te wibracje pozytywne, czuć to, co każdy jeździec powinien poczuć na koniu albo obok konia, czyli porozumienie z tym wspaniałym zwierzęciem. Pamiętajcie, że bycie instruktorem to nie jest tylko klepanie formułek na placu. To jest coś głębszego, to jest coś, co powinno być takim przesłaniem dla ludzi, tak? Człowiek, instruktor, tak, który ma taką funkcję, powinien być człowiekiem, który chce zarażać wiedzą, powinien mieć bardzo dużą wiedzę jeździecką na temat właśnie koni i to szeroko pojętą wiedzę i mieć taką smykałkę, chcieć uczyć i to jest ważne. I te osoby, które były u mnie na tym dwudniowym szkoleniu, właśnie takie były. Jeżdżą, szkolą się, chcą się nauczyć, są głodne wiedzy. I bądźcie też głodni wiedzy, bo to wam zaprocentuje w przyszłości. Ja, moi drodzy, tymczasem się żegnam z wami. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek i widzimy się później. Pozdrawiam.